Zadanie. Z 10 kg 4% roztworu odparowano 2 litry wody. Oblicz stężenie procentowe odparowanego roztworu. Wykonamy to zadanie na podstawie rysunku. Zauważ, z roztworu odparowujemy wodę i otrzymujemy mniejszą ilość roztworu, ale za to o większym stężeniu. Na dole zaznaczamy masy, a na górze stężenia procentowe. W zadaniu mamy 10 kg 4% roztworu, z którego odparowujemy 2 litry wody. 2 litry, czyli 2 kg. I musimy obliczyć stężenie procentowe powstałego roztworu. Zauważ, że wszystkie te dane pochodzą z treści zadania. Pozostałe trzeba wstawić samemu. Jeżeli od 10 kg odparujemy 2 kg, to zostanie nam w sumie 8 kg roztworu. Masy na dole już mamy wyznaczone. Teraz spójrzmy na stężenia, które zapisujemy na górze. Nad wodą napiszemy oczywiście 0%, ponieważ w wodzie jest 0% cukru, 0% soli, 0% jakiegokolwiek kwasu. Zapiszmy jeszcze na samej górze czerwone kropeczki, które oznaczają nam znak mnożenia, który wykorzystamy do tworzenia równania. 4 razy 10 minus 0 razy 2 równa się x razy 8. W równaniu widzimy, że każdy iloczyn posiada znak procentu i kilograma. Możemy podzielić obydwie strony przez znak procentu i kilograma, w efekcie zlikwidujemy te oto symbole. Dodatkowo zauważamy, że mamy 0 razy 2, czyli środkowy element się redukuje i otrzymujemy 4 razy 10, czyli 40, a tutaj x razy 8, czyli 8x. Zamienimy równanie jeszcze stronami i po podzieleniu przez 8 otrzymujemy, że x jest równy 5, a więc możemy tutaj wstawić piątkę. Odpowiedź: otrzymano roztwór 5%.